Dobry wieczór Państwu. To kolejne spotkanie z Zaświatami. 28 października we wrocławskim rynku odbyło się spotkanie, podczas którego udział wzięli wyjątkowi mówcy. Wśród nich byli m.in. pan dr Andrzej Kaczorowski. Tam opowiadał o swojej pracy hipnoterapeuty i o tym, jak wygląda ten drugi świat. Czy życie po śmierci istnieje? Zapraszam na spotkanie. Dzień dobry Państwu, witam. Duża frekwencja, widzę dzisiaj, cała sala przepełniona, aż pod ściany opierają się. Myślę, że wytrzymają Państwo ze mną tą niecałą godzinkę. Tutaj, jak to widać, że bardzo duże jest zainteresowanie tym tematem, bo jednak, jak każde święta, możemy zapytać, po co te święta robimy, co one nam dają. Ale ten temat może świąt, jak wszystkich świętych, to nie jest jeszcze tak bardzo, bo obchodzimy może to od tak, bo wszyscy obchodzą, ale w tym czasie powstaje pytanie. Pytanie, kiedy idziemy na cmentarz i chcemy porozmawiać z swoimi bliskimi. No bo też możemy przyjść na cmentarz, odfajkować, że byliśmy. Powiedzieć mamie, teściowej czy bliskim, byłam na cmentarzu, położyłem kwiatek i zapaliłem znicz. No i fajno jest, ale to nie tylko po to idziemy. Bo znicz zapalamy po to, żeby przewołać duszę tutaj do ziemi. Bo nasza ziemia jest jednak ciemna i to światło daje nam boskość, oświecenie. I jak jesteśmy na cmentarzu, to tam, gdzie ostatnio pożegnaliśmy i w to miejsce przychodzimy pożegnanie. Może to by nazwać granicą. Cmentarz jest, gdzie zostawiamy już duszę i my wracamy do świata żywych, do ludzi, a ta dusza ma sobie odejść do światła, do Boga i kiedyś się spotkamy. Ale powiem Państwu, tak często bywa, że dusza po śmierci z cmentarza wraca z nami, bo nie jest oświecona, czy nie jest uświadomiona swojej śmierci. Nie jest świadoma tego, że zmarła, bo ogląda ten pogrzeb jako kogoś bliskiego, albo może podobnego do nas, bo nawet nie, po śmierci nie poznajemy siebie. Wiecie Państwo dlaczego? Bo tak mało zwracamy uwagę na siebie i patrzymy na siebie. Choć patrzymy sobie w oczy, w twarz, ale nikt siebie nie widział z góry. Z góry, z boku, spod sufitu, jak wygląda na dole, jak to się do tego, czyli z innej perspektywy siebie nie widział i nawet po śmierci trudno uświadomić tej duszy, że to jest jego ciało, jak ono wygląda tak naprawdę. No i myślimy, porównujemy może do kogoś bliskiego, z rodziny, może brata, albo kogoś, że ktoś umarł i jesteśmy uczestnikiem tego zdarzenia. Ja uważam, kiedyś pisaliśmy artykuł, pan Jarek Filipek jest tutaj, jakie życie, taka śmierć. Robiliśmy seansy, spotkania tych osób, tych dusz po śmierci. Odprowadzaliśmy te dusze, bo niejednokrotnie osoby, które tu zostały, czuły się jakby zawładnięte. Nie opętane, bo tego słowa nie używajmy, opętanie to coś takiego kościelnego, jest diabeł opętał, inne czarne moce opętują, zawładnięcie. Jakaś dusza, która została przy nas, może nami zawładnąć, czyli wniknąć. Mówimy, że robimy egzorcyzmy, to takie bardzo też słowo być agresywne i niefajne egzorcyzmy, chociaż ono z greckiego słowa wywodzi się uwolnienie. Ja to nazywam uwolnienia duchowe. Ale teraz tak, wróćmy do tego dnia wszystkich świętych. I fajne jest, kiedy spotykamy się na grobach tych wszystkich bliskich, bo grób jest pamiątką o tej osobie, która zmarła. Dla nas
pamiętamy, ale dzieci mogą nasze nie pamiętać, dziadków swoich, pradziadków, wnuki. Kiedyś mogą przyjść na ten grób gdzieś z końca świata, Ameryki, przyjechać czy Australii i złożyć kwiaty, pomodlić się na tych, na tych grobach. Zobaczycie Państwo, ile w dniu, w czasie tych wszystkich świętych, nawet Żydzi z RLA przyjeżdżają, obozy koncentracyjne i ta miejsca trzą, gdzie kiedyś właśnie tam te dusze skończyły swoje życie na ziemi, bo gdzie mogą wracać? Często wracają w to samo miejsce, gdzie skąd odeszli. No i teraz ja wiem, jakie są Państwa pytania, chyba że jak są tu inne, ale przed naszym spotkaniem pytano mnie, czy wszystkie dusze odchodzą do światła. Powiadam, że coraz więcej zostaje dusz przy ziemi i coraz gorzej jest, gorzej w sensie tego takiego zagęszczenia przy ziemi, bo ziemia jest obciążona naszymi tutaj fizycznymi ciałami, ale duszne ciała pozostają na ziemi, bo są nieświadome swojej śmierci. Z różnych powodów nieświadome śmierci. Wypadek, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, tylko zdarzeniem, wypadkiem, gdzie nieuświadomione jest zdarzenie, gdzie dusza widzi z góry siebie, jak na dole coś tam robią, jakby to jej ciało było, nawet chce pomagać, wraca do domu, nikt nie chce z nimi rozmawiać, denerwuje się, po jakimś czasie, no jak to mężczyzna, no to żona długo nie czeka już po śmierci, może jakiś drugi mężczyzna, to ta dusza tego męska zaczyna się denerwować, ten mąż, który niby odszedł, skąd on tu się pojawia, jakiś kochanek, a ja jestem obok przecież, prawda? Albo różne rzeczy i te dusze zaczynają ingerować w nasze życie. Z tego powodu, że nie są świadome swojej śmierci. W Biblii zapisane, chroni nas Boże od nagłej śmierci i innych zdarzeń, czyli nagła śmierć nie jest niczym dobrym, bo nagła śmierć jest nieuświadomieniem sobie, że ja odchodzę. Kiedy człowiek umiera i naturalna śmierć jest tak jakby w naszym programie zapisana. Czekamy na tą śmierć, która przychodzi. No, każdy czeka na swoją śmierć, bo jaką sobie wymyślił za życia, taką ma. No, jaką ma, jak czeka na kostuchę, to może ona przyjdzie, tylko żeby minęło później rozczarowanie, że otwiera się jakiś portal białego światła w górę i zapraszają nas, choć do nas. A ta dusza nie słyszała o tym świetle, że takie coś może być, że z drugiej strony mogą pojawiać się bliskie nasze duszy zmarłych w postaci energii i też chcą nas odprowadzić. Może ta nasz opiekun duchowy też przychodzi i chce odejść, a ta dusza, no powiedzmy katolicka, czeka na czyściec, gdzie będzie cierpiała. Bo przecież mówiono jej, że po śmierci, straszna śmierć, straszą nas tą śmiercią od urodzenia już. I dlatego boimy się tej śmierci. A później okazuje się, że wcale nie. Że ta śmierć to jest to światło i odrzucamy nawet pomocników duchowych po śmierci. Nie chcemy pozwolić, żeby oni nam pomogli. Bo chcemy szukać tego piekła, diabła, który jest na ziemi, który wrzuci nas do ognia piekielnego. No tak naprawdę to my tu mamy piekło na ziemi za życia, ale też możemy mieć niebo na ziemi za życia. Ostatni, panie redaktorze Rachel, jak robiliśmy tą audycję na Wszystkich Świętych, tam Dzień Zaduszny i pani napisała, ja powiedziałem, za życia mamy tutaj niebo i piekło na ziemi. To napisała, dla tych jest piekło, którzy biednie żyją, a na tych,
co bogato żyją i mają wszystko w dostatku, stoły, objedzenie, mają majątki, to dla nich jest niebo. Ja przy okazji zinterpretuję, ta pani chyba mnie nieźle zrozumiała, bo niebem nie jest dostatek, obżarstwo, majątek, pieniądze, tylko niebo mamy w głowie, spokój, światło, radość, miłość, zadowolenie. I powiem Państwu, że w biednych rodzinach, gdzie nawet jest dużo dzieci, ciekawiej się żyje. Ja nie mówię z tego, że ja może gdzieś to przeczytałem, tylko przeżyłem. Bo przyznam się Państwu, że pochodzę z rodziny wielodzietnej, ośmiodzietnej, gdzie my żyliśmy w komunie. Naprawdę fajnie żyliśmy. Jeden drugiemu pomagał, szczery był. Do dzisiaj to człowiek ma taką szczerość, że powinien drugiemu oddać. Jak mama mówiła zawsze, jak ci muszkieterzy, jeden za wszystkich, jeden wszyscy za jednego. I tak szło się w parze. Bo tak myślę, te dzieci jedynaki mają źle w życiu. Ja tam im współczuję tylko, nie zazdroszczę. Często to są egoiści, nie obrażam ich, ale zamkną się w tym jednym pokoju, nie mają przyjaciół, nie mają bliskich, a przecież my żyjemy tu na ziemi, w ludzkich tych zespołach, łączymy się tutaj, im jesteśmy bogatsi w przyjaciół, jesteśmy bogatsi w radość, zadowolenie, to tym jest, mamy większe niebo mamy tu na ziemi, radość, przyjaciół, bliskich. No oczywiście, żeby coś można było zjeść, bo przecież bieda to nie jest taką sprawą. Ja pamiętam ostatni taki seans, chłopaczek z Anglii, 36 lat, zgłosił się do mnie i mówił, że on jest taki rozrzutny, wszyscy w Anglii żyją, tak ciągną do siebie, każdy Polak ten grosik tak pilnuje, żeby tam funcik do funcika, a on zarabia niemało, 22 tysiące funtów i mówi, kurczę, nie brakuje jemu, bo on jak dostaje pieniądze, sam żyje, gości się, innych zaprasza na piwko, tu ma wielu przyjaciół. Nie to chodzi, że może bym powiedział, że ma takie życie rozrywkowe i pije. Nie, gościnny chłop jest. On się do tego. No i mówię, pana, już bym chciał tak składać do tej kubki, bo może się ożenię niedługo, to trzeba jakieś grosze mieć, ale ja tak jakoś nie przewracam uwagi na te pieniądze. No i robiliśmy regresję niedaleko, bo regresję wieku robiliśmy i regresję reinkarnacyjną robiliśmy. No i on był synem dyrektorki szkoły, a ojciec też był jakimś dyrektorem tam, jedynak. Ale w tym bloku, gdzie on mieszkał, mieszkali biedni ludzie. Tam była rodzina sześciodzietna i dostawali zapomogi z opieki społecznej w postaci różnych paczek ubraniowe, do jedzenia zawsze coś dostawali i on tam chodził i kolegował się. Matka zawsze mówiła, to są biedni ludzie, nie chodź tam, to wstyd dla mnie jest, że ty chodzisz tam, siedzisz do wieczora. Jemu nawet się nie chciało iść do domu, bo on chciałby nawet tam spać. O co chodziło? Że oni dostawali paczki i te paczki rozpakowywali i jedli pomarańczy. To były czasy jeszcze tam gdzieś 20 lat do tyłu, może nie było tylko wszystko, było już w sklepach, ale oni gościli się. I on był jednym z nich. I on przyjął to, że to fajno jest, taka wspólna komuna i wspólne pomaganie sobie. I on tam czuł się bardzo dobrze. No, robiliśmy jemu tę regresję reinkarnacyjną, gdzie w poprzednim wcieleniu widzi siebie, że jest komsomolcem, a później jest marynarzem, gdzie na statku wszyscy muszą żyć w przyjaźni. To była marynarka wojenna, gdzie on później zginął tam, bo statek się rozbił, gdzieś o skałę tam się przesunął. To było jego poprzednie wcielenie. 5 lat marynarki w marynarce był i pod koniec 5 roku zginął. Ale to było wspólnota. Taka, gdzie nie trzeba było na statku mieć pieniędzy, żeby zjeść, żeby pogościć się i żeby no, jakoś czuć się w tej grupie. Ludzie lubią być w grupach.
Ludzie dowartościowują się w grupach i grupy wspomagają nas, wzmacniają nasze poczucie wartości, pewności siebie. I po co ja to mówię? Że po śmierci też nie odchodzimy w pojedynkę. I po śmierci przychodzą do nas bliscy. To nie muszą być rodzice. Musi być żona czy mąż, ale przyjaciele mogą przyjść po nas, bo dla nas na poziomie duchowym bliskim nie jest pokrewieństwo rodzinne, ale pokrewieństwo duchowe. Duchowe. Przechodzą dusze z tych poziomów, na które my mamy odejść i nas przeprowadzają, pomagają. I jak chcę do tego wrócić, dlaczego tak ważna jest wiedza na ten temat, bo uważam, że więcej powinno się mówić na ten temat, nie powinien być to temat tabu, który jak seks może być tematem tabu, bo nie wolno o tym mówić, można to robić, ale nie mówić to można, tak samo i z tym, można umierać, ale nie wiedzieć po co umieramy. Uświadomić sobie. W psychologii mówi się, że tego, czego boimy się, musimy uświadomić sobie i przestaje ono być dla nas lękiem. Lęk to jest powodem wszystkiego i chorób, nowotworów. I lęk jest powodem tego, że będziemy się bać każdej rzeczy, nawet za granicę wyjechać, bo będziemy się bać opuścić granicy swojej wioski może, bo coś nam tam się może wydarzyć. Boimy się umierać. Nie mówimy o tym. I ja namawiam, żeby rozmawiać o tym, bo naprawdę po śmierci, jakie życie, taka śmierć jest. I każda religia, do której jesteśmy przypisani w obecnym życiu, to jest egregor, taki parasol zawieszony w świecie astralnym, gdzie te wyłapywacze dusz. I oni już sami się zapisują tu w życiu, do tej religii, jak do partii zapisują się. Należą do tej religii, przechodzą inicjacje w postaci chrztu, czy innych, tak. Wszystkie religie mają inicjacje swoje, zapisanie do swojej grupy dusz. I Jehowi mają też, chrzą się i innych, tak, robią to. I w naszej wierze też chrzest robi się, ten znak krzyża, po to, żeby zapisać do tej wiary i ta wiara trzyma, ta wiara nam ma pomóc odejść do góry. Tylko, że tak, czy to religia ma, co religia ma wspólnego z wiarą? No tyle, że wykorzystuje wiarę. Wykorzystuje ludzie wiarę, czyli ludzi, którzy szukają wsparcia. I oni zaczynają jakby w grupie, w sektach wierzyć w to, co mówi ich przywódca. Oczywiście zawsze każdy przywódca stara się w imieniu Boga mówić, dawać rozruszenie w imieniu Boga, słuchać grzechy w imieniu Boga. Choć grzechy to uważam, to jest taki katarzys, to jest bardzo dobra sprawa, bo też przechodzimy, tak jak do mnie, do psychologa, terapeuty, przychodzą ludzie i mówią to, co im leży na sumieniu. Psychoanalityk, wiecie, na czym polega, no, on sobie usiądnie, słucha, no i taki przyjdzie człowiek, opowiada jemu o swoich życiach, a ten od chwili do chwili wtrąca, to zrób tak, no. U nas w Polsce jeszcze tych psychoanalityków nie ma tak wiele, bo wróżki wykorzystują psychoanalizę taką, też naiwności ludzi, bo mówią to, co oni chcą słyszeć. Psychoanalityk mówi tak, jak powinno być, nie to, co on chce słyszeć, bo on robi to, co słyszy siebie. Więc uważam, że religia ma pomagać odejść do światła. Te wszystkie egregory, które są przy ziemi, wyłapywacze dusz, i wchodzimy w ten wyłapywacz dusz, który jest, zajmuje się kołem narodzin i śmierci, czyli światem astralnym. Bo ponad religiami dopiero, proszę Państwa, jest świat duchowy. Religie, co mają wspólnego, nie chcę tu przy tym święcie mówić, no to, że powinni to robić, uświadamiać ludziom, że co jest po śmierci, a my wykorzystujemy straszeniem ludzi śmiercią. O, mogę, będziesz niegrzeczny, to zabiję ciebie, umrzesz i tak dalej. Och, różne są, Państwo sami wiecie. Jak to jest? To wszystko, co umiera,
to, co nazywamy śmiercią w tym, że umieramy, to umiera tylko nasze ciało. Świadomość zwija się podobno, czyli mamy tu świadomość, tu jest świadomość, dyskietka i tu jest dusza. Z duszą przechodzimy na świat, a ta dyskietka to jest nasza świadomość, która jest wyresetowana, zerowana i ona jako czysta kartka niezapisana, tabula rasa, zapisuje nasza świadomość. Tu jest kamerka na trzecim oku. Wszystko filmujemy początku, od urodzenia. Wątpicie w to Państwo? To porozmawiać z osobami, które przeżyły śmierć kliniczną. Prawie. Bo są dusze nieuświadomione, one nic nie pamiętają po śmierci, ciemność i nic, albo strach. Ale dusze świadome śmierci muszą przejść projekcję w ciągu 3 dni i widzieć wielokrotnie, mogą prześwietlać swoje życie w zwolnionym tempie, choć to szybko idzie, i widzą swoją śmierć. Tak jak pamiętacie te taśmy VHS-u, i jak idzie do końca, już kończy się taśma, ona z powrotem przewija się do początku. I tak nasza taśma przewija się tutaj. I my widzimy nie od początku życie, tylko od dnia, od tej chwili wypadku, czy zdarzenia, czy śmierci, do urodzenia. Ona się zwija z powrotem i łączy się z duszą naszą. Bo przez całe życie nie mamy kontaktu z duszą. To są te dwie dyskietki, jak ja nazywam, dwa światy. Jeden tu, a drugi tu. I one nie mają sobie kontaktu. Oczywiście dusza wie o świadomości, bo świadomość dla niej jest dziecko, jak dla rodzica dziecko. A Einstein nazwał naszą nawet świadomość sługa. Kogo sługa? Duszy naszej sługa, naszej nieświadomość to jest sługa. Sługa pracuje na rzecz, czyli ja to nazwę może taki robotnik, pracownik, który pracuje dla pracodawcy. Tu przychodzi pracodawca i wie, i ta dusza, tylko że ta świadomość nie wie o duszy. Nie wie o duszy. A co zrobić, żeby ona wiedziała? Znowu. Odpowiedź. Uświadomić tej świadomości, że istnieje dusza. A jak można uświadomić ją? No właśnie po to jest hipnoza. A my się boimy hipnozy. Hipnozie. My uświadamiamy sobie śmierć w poprzednich wcieleniach. To mamy na zasadzie nie, bo nauka tam nie sięga, bo nauka potrzebuje innych dowodów. No i religia swoją nauką się zajmuje, a nauka swoją drogą idzie. Może dojdą kiedyś do wspólnego jakby wyniku, ale ta ziemia jest tylko po to, żeby my doświadczaliśmy. Czyli Einstein określił, że nasza nieświadomość, ta dusza nasza, to jest 90% naszego umysłu, czy naszego mózgu, prawej półkuli, którą nazywamy nieświadomością. On to nazwał wyobraźnią. Zapewniam Państwa, że wyobraźnia jest portalem. Tak samo jak świat duchowy portalem, jak innych mamy wiele, wiele portalów światów, w które wchodzimy. My tylko znamy portal naszego świata ziemskiego tutaj. Ale możemy wchodzić i tu ludzie żyjący na Ziemi wchodzą na inne portale i wiedzą, mają kontakty z innymi galaktykami, z, jak to my nazywamy, kosmitami, choć nie wiemy, że my też jesteśmy kosmitami, bo jesteśmy dzieckiem kosmosu. Dla nich jesteśmy kosmitami, oni nas nazywają kosmitami i my ich nazywamy kosmitami, czyli dziećmi jesteśmy kosmosu. I są te galaktyki, z którymi mamy kontakty. Kiedyś nawet z Januszem Zagórskim, to było już 20 lat temu, robiliśmy, przesłuchiwaliśmy w hipnozie, Jarek uczestniczył w tych seansach, gdzie robiliśmy, rozwiązywaliśmy te kontakty z UFO.
No i powiem Państwu, że były świetne wyniki, bo nawet w takich kontaktach Hermaszewski generał uczestniczył. Jarek, pamiętasz, pułkownik Bardiejew, który Leonid był dowódcą wojsk radzieckich, dowódcą, zastępcą dowódcy w Berlinie, był całych tych jednostek. Później w Albanii walczył i świetnie, tu w tej książce jest opis o tym, ale to nie o tym chciałem mówić, jest to kontakt z zmarłymi, a tak samo z kosmitami i świetne wyniki, ale niektórzy uczestniczyli w naszych seansach, bo chcieli zaistnieć, jak zwyczajnie mały człowiek chce zaistnieć gdzieś, no to więc poczytał coś na ten temat, troszkę liznął i opowiada bajki. To już nawet 20 lat temu było. Także my mamy kontakty z innymi wymiarami. A jak się dostać do tego? Też w trakcie transu hipnotycznego może być forma również medytacji twórczej, takiej wizualizacji twórczej, gdzie wyobrażamy sobie nawet kontakt z tym zmarłymi, bo wchodzimy w ten portal poprzez wyobraźnię. Nie ma innej możliwości. Nigdy nie wejdziemy świadomością. Nauka jest na poziomie świadomego umysłu. Religie też są na poziomie świadomego umysłu. Nie są na poziomie naszej duchowości. Mają tyle z duchowością, co znowu w drugą stronę powiem, religie wykorzystują potrzeby duchowości człowieka, jak jego i wiary. Także tu mamy możliwość dostać się do naszej duszy, żeby świadomym umysłem. Świadomy umysł tak daleko nie sięga, bo to jest 2-3% do 5%. Tak znowu, a jeszcze określę, że ktoś ma inne dane, to proszę powiedzieć, do 5% full. Tyle tylko świadomego, logicznego umysłu wykorzystujemy, bo nie jest nam nawet potrzebne 3% użycia na ziemi. To jak my możemy pojąć tutaj sprawę tej duchowości, o której powinniśmy mówić? I namawiam Państwa, żeby nawet rozmawiać ze swoimi bliskimi po śmierci. Rozmawiać, tak jakby siedział, przewołać sobie, wejść w medytację i przewołać, mówi, mamo, usiądź, chcę z tobą porozmawiać, jak się tam do tego. Tylko, że te dusze mają znowu taką aplikację, blokadę, że nie mogą mówić jak po drugiej stronie, ale mogą nam wspomagać również w sensie z wyższego pułapu, nie z ziemskiego tutaj, tych dusz niskich poziomach, bo oni są na wyższych astralach i z góry mogą nam pomagać. Państwo wiecie, jaka jest różnica między duchem opiekuńczym a opiekunem duchowym? Panie Mirku, wie Pan, jaka różnica jest? Pan dużo wie na ten temat, proszę. Duch opiekuńczy, a opiekun duchowy, jaka różnica jest? Nie ma żadnego znaczenia, tylko rozgraniczenie. Dobra, już Pan odpowiedział, dziękuję. Proszę Państwa, między opiekunem duchowym a duchem opiekuńczym jest ta różnica. Duch opiekuńczy to jest duch, który jest naszych bliskich istot, który zmarł. I to może być bliska osoba, rodzice, ojciec, matka, którą my chcemy, żeby ten duch opiekował się nami, duch opiekuńczy, a opiekun duchowy to jest istota z wyższych poziomów, duchowy opiekun, który przychodzi z góry, proszę Państwa. To wszyscy o tym wiedzą i w Kościołach powinni wiedzieć, bo nawet było tutaj w 79 roku, jak był papież w Polsce, była wielki ajwaj, jeszcze komputerów nie było, ale już to było nagłaśniane niektórych, że on jak przyjechał do Warszawy, położył się krzyżem na lotnisku i powiedział w ten sposób: przyjdź duchu tej ziemi. I oburzenie wywołał. Bo nie użył słowa przyjdź święty duchu tej ziemi, tylko pominął święty, czyli mamy ducha ziemskiego i ducha mamy duchowego, czyli z tego świętego, które nazywamy, bo to, co jest na nadami, to jest świętość. Tak sobie nazwaliśmy i tak to jest. Czyli mamy opiekuna i proszę Państwa, przywołujcie opiekuna duchowego. Nie
o ducha opiekuńczego, bo duchem opiekuńczym może być nasz piesek po śmierci swojej, bo może przywołujemy tą duszę, żeby ona nas chroniła jeszcze, ten piesek może być, bo przecież pieski to są, no, mają swój świat astralny, my w swoim nie mamy tam zwierząt. Opiekun duchowy, duch opiekuńczy. Zrozumieliśmy. I zawsze przywołujemy opiekuna duchowego z góry. I jeżeli dusze przeszły poziom astralny na wyższy poziom, który mógł już pomagać, to bardzo łatwo wytłumaczyć jest w skali szkolnej. Jeżeli ktoś jest z tej samej klasy, to ma tą samą wiedzę. Jeżeli troszkę z wyższej ma jeszcze, ale jak ktoś jest z szkoły średniej, a skończył studia, on już może być naszym duchem opiekuńczym, naszym opiekunem duchowym, czyli opiekować się nam może niższymi dziećmi, opiekować się może opiekun duchowy, nie duch opiekuńczy. Kolega może być duchem opiekuńczym na tym samym poziomie, żeby on nie twierdzał, nie przywoływać po śmierci osoby zmarłe, żeby ono zostało, mamo, bądź ze mną, bo ja sobie nie dam rady. I ta mama może by chciała odejść, bo jeszcze ten portal światła świeci do 40 dnia, bo 40 dni jeszcze to światło powoli zagasa i minie 40 dni, to już ciemność nas mówi i ona nie wie, gdzie ma odejść. Ważne, żeby w pierwszych dniach, proszę Państwa, po śmierci modlić się do światła, nie do tej osoby, która zmarła, do światła, żeby przyjęła tę duszę w świetle swoim i żeby ta dusza poszła do światła. Modlimy się tylko do światła, nie do ludzi modlimy się i każdy te dni po śmierci, że to będzie potrzebne niektórym, proszę. Ja, proszę Państwa, to wszystko, co mówię Państwu, to relacje są ludzi, którzy przeżywali śmierci kliniczne, w reinkarnacji przeżywali poprzednie wcielenia. I jeżeli już by ktoś mówi, ja nie wierzę, że po śmierci ja jeszcze istnieję gdzieś jako dusza. Nie, nie, ja nie istnieję jako człowiek, bo człowiek zostaje w grobie, można spalić jego. Ja kiedyś tak niechcąco mówiłem, że cmentarz może być takim właśnie wysypiskiem, gdzie wyrzucamy to, co jest niepotrzebne, ale to jest raczej magazyn, przechowalnia, taka cmentarz, gdzie wychodzicie do tego magazynu, przechowalni czy składu, gdzie składamy trumny i tam możemy przyjść do tej trumny, pomodlić się albo proch. Także po śmierci już jesteśmy tylko tym prochem, cząstką, która wróci do ziemi. Także my musimy uświadomić sobie bliskim, że mamy pozwolić, żeby te dusze odeszły do światła. Jesteście na grobach, nie módlcie się w ten sposób, żeby ta dusza z wami została, bo wy jesteście nieszczęśliwi, nie poradzę sobie, nie daję rady. Męża nie mam, mój mężu kochany, ja chciałem, żebyś był przy mnie i tak na. Chodzi ta babcia już, czy wdowa, codziennie, a może 3 razy dziennie w tygodniu na ten cmentarz i rozmawia z mężem. I tak sobie chodzą razem z mężem, bo on już nie odszedł, bo on został przy niej. No co, no trzeba jej pomagać. Ona biedna była za życie, no to i po śmierci chce jej pomagać. Aż w końcu dochodzi do wniknięcia, czyli pierwsza dusza jest obok, później wchodzi w pole energoinformacyjne, o którym już mówiłem wielokrotnie, to jest nasza otoczka, wchodzi w to pole energoinformacyjne, a później zaczyna nami kierować ruchami, nawet zachowujemy się jak osoba zmarła, jak się do tego, tak jak kiedyś na debacie, tam jak byliśmy w tym był Jackowski i tak dalej, ale pan zapytał z tego, że on zachowuje się jak jego żona i on nawet czuje, że on patrzy oczyma żony. No on tak. Ale to nie dlatego, proszę Państwa, że ta dusza po śmierci zostaje, aż tak bardzo, bardzo kochaliśmy.
Tylko że może byliśmy bardzo, bardzo bezradni i po śmierci tej duszy nie chcemy puścić z różnych względów. Nie tylko miłości, złości, gniewu, nienawiści nawet możemy nie puścić, trzymają się, bo ta dusza czeka, aż nam wybaczysz, człowieku. A ty nie wiesz o tym, że ona czeka przy tobie i prosi cię, wybacz mi, kochany, a ja nie wybaczę ci, bo to nie zrobiłeś, tamto nie zrobiłeś, zostawiłeś mnie i sobie odchodzisz do gdzieś tam, a ja sama nie dam rady. I takie są. I ten nawet dzień wszystkich świętych ludzi przychodzą i płaczą tam, proszą te dusze i nie wiedzą o tym, że te dusze słyszą nas. Wszystko słyszą, widzą. One więcej nawet widzą, jak za życia widzieli, bo za życiem widzieli tylko ten świat materialny, który 15% widzimy, bo nie widzimy dookoła siebie, a dusza widzi na 180 czy 360 stopni, przepraszam, nie na 360 stopni dookoła widzi. Jak wychodzimy tu przez czakrę koronną, bo to jest ta czakra, która wychodzi dusza, to z góry patrzę na to wszystko, co jest, zostaje na dole. No i ale zależy, gdzie tą duszę usadowić. Niektórzy trzymają duszę tu w splocie słonecznym, gdzie jest dużo złości. I to też jest ona uwiązana do nas, tak żeby nie trzymać te dusze, bo przy ziemi jest dużo, 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 dużo. Wypadki drogowe. Jadę dzisiaj z Polanicy i widzę, przy drogach świecą zniczy. Krzyże są postawione bardzo dobrze. Ja uważam, tak powinno być. Ktoś powinien tam pomodlić się i powiedzieć, odejść już do tego światła. Ja ci otwieram, ja ci palę światło tutaj, bo to światło jest żywe, to jest żywioł, do którego my idziemy do światła i tu świeczką wskazujemy to światło. A jak wchodzimy w to światło, patrząc to światło, jak dusza łączy się, zaraz otwiera się portal do góry, a wy możecie patrzeć światło tak, jakby nauczyliście się koncentrować na tej świecie i wyjdziecie w trans hipnotyczny. Wiecie o tym? Że wchodzimy w trans, patrząc światło, bo przenosimy się. Wtedy zawęża się nasza świadomość, logiczny umysł. Nic nie jest wieczne, proszę Państwa. Wszystko umiera. Rośliny umierają, zwierzęta umierają. My, ludzie, jako umieramy fizycznie, ale duchowo istniejemy. Ja powiedziałem, tu apeluję, że żeby uświadomić co niektórym, że po śmierci nasi bliscy nie są, nie traktujmy ich jako świętych. Oni są tymi samymi, co byli za życia, bo człowiek po śmierci nie jest bardziej mądrzejszy, etyczny, moralny, a nie duchowy. Ten sam poziom. Jeżeli skończył pierwszą klasę tu na ziemi, wszystkie dusze są na swoim poziomie. Drugą, trzecią. Niektórzy nawet spotykają za życiem, mówi, my się znamy, jakbyśmy byli z tej samej rodziny duszy. Czyli jesteśmy na poziomie duchowym, na tym po samym poziomie. Jak spotkamy człowieka z piątej klasy szkoły podstawowej, jesteśmy z piątej, to my się z nim dogadamy. Łatwo. Ale jak spotkamy człowieka z szkoły średniej i chcemy z nim się dogadać, nie bardzo. A jak weźmiemy drugiego człowieka z szkoły pierwszej klasy, nie bardzo. Chcemy mieć kolegę w swoim wieku, czyli swoją duszę. Swoim. To tak bardzo fajnie można określić, wyjeżdżamy gdzieś za granicę, jesteśmy gdzieś tam obcokrajowcy, jakimś spotkaniu i ktoś mówi po polsku i jeszcze mówi, ja jestem z Wrocławia, Boże, to ja też jestem i od razu czujemy do siebie bliskość i zaraz potem nawiązujemy kontakty, bo on jest do tego, tu we Wrocławiu oni by się nie dogadali, ale tam to oni się dogadują, bo oni wśród obcych szukają bliskich swoich i my po śmierci to samo robimy, wśród tych obcych dusz szukamy bliskie dla siebie osoby i te osoby są dla nas dyspozycyjni. Czekają na nas na granicy tej śmierci i przychodzą, jakby ktoś wyobraża sobie, wysyłacie dziecko za granicę, ono jeszcze nie jest, sam nie może zadecydować i tam czeka
gdzieś w Nowym Jorku, ciocia i odbiera jego z lotniska, przekazujemy i z samolotu odbiera. Ale my, dorośli, jedziemy sobie do tego Nowego Jorku, jeszcze fajnie, jak umiemy rozmawiać, bo przygotowaliśmy się po angielsku, nie amerykańsku rozmawiać, i tam możemy sami. Czyli chcę, to co mówię, chcę dodać Państwu, że są dusze, które nie potrzebują przewodników, bo to są stare dusze. Nie potrzebują aniołów, nie potrzebują przewodników duchowych i nie wołają, przyjdź duchu, przyjdź aniele do mnie, bo one mają to w sobie. To jak dziecko, które prowadzone przez matkę jest do szkoły, przez babcię i babcia prowadzi tam i z powrotem, ona to dziecko potrzebuje, a jak dorośnie już, to samo będzie szło do szkoły i to są już dusze dojrzałe, które znają tą drogę, bo wielokrotnie przychodziły. W hipnozie my przechodzimy tą drogę, żeby uświadomić sobie tą drogę, którą każdy przejdzie tam na drugą stronę, a dobrze jest wiedzieć o tym świecie, jak tam jest, zapoznać się. Kiedy wyjeżdżamy do Anglii, to dobrze wiedzielibyśmy pierwszy, gdzie Anglia leży, na jakim kontynencie, jak wygląda, z kim graniczy i tak dalej. Takie same poznanie tego świata duchowego dobrze by było wiedzieć, jak się będziemy poruszać tam w niej. Nie tak jak gdzieś spadniemy tam i nie wiemy, gdzie mamy iść ani się odezwać. I wiemy o tym, że tym językiem po drugiej stronie naszym jest tylko myśl. Myśl. Wszystko myśl. Nie ma słów. Możemy my mówić jako ludzie widzieć. Proszę. Nie, to nie dosłyszeliśmy, a wiem, co mówiłem. Jeżeli kończymy życie, to świadomość tu, która się nagrywa, przewija się ta taśma do początku i zwija się i łączy się z duszą człowieka. Czyli ta część życia obecnego nasza, te 3%, które my korzystaliśmy, staje się częścią tej duszy. Aż te 3% jeszcze z każdego życia. Ale w każdym wcieleniu dusza będzie oczyszczała się z tego, co nabrała w tamtych wcieleniach. Nie, dusza nie przychodzi zresetowana, nie. Dusza przychodzi, każdego dziecka, on czuje tą duszę. O, nie ktoś mówi, że jemu wymazują poprzednie wcielenia. Po co mają wymazywać? Ona jest, dusza pamięta wszystko. Tylko nie macie komunikacji z duszą, bo wasz logiczny umysł nie wie o duszy. On dopiero się urodził. On dopiero się uczy wszystkiego. A kiedy przeżyje całe życie, jak ta kaseta, jak powiedziałem, ta VHS-u, zwija się i łączy się z tą dyskietką, która odchodzi do kroniki Akaszy, czyli wymiar duchowy, i pozostaje na tym poziomie, jak jest. Jest, bo to kiedyś my mówiliśmy, że to dyskietka, a teraz możemy mówić plik, taki malutki plik jak w komputerze. To nie musi Pan wypracowywać tego, bo to się dzieje spontanicznie. Stare, dojrzałe dusze nie potrzebują hipnozy, one wiedzą, one pamiętają, bo to już jest jakby uświadomienie sobie wszystkiego i dusza pamięta. Są dusze, które spełniają misyjne nawet są dusze, to z wyższych poziomów, i stare dusze, które pamiętają swoje poprzednie wcielenia. Mogą nie pamiętać, dopowiem Panu, dusze tego, jak uczyli się, kiedy byli inżynierami. Mogą nie pamiętać, kiedy byli, że to samo mamy pamiętać. Dusza nasza ma doświadczać czegoś. Nie, to, że uczymy się czegoś, żeby być inżynierem, hydraulikiem, kierowcą, dlatego, żeby wykonywać jakąś czynność tu na ziemi, która nam pozwoli jeszcze nabywać doświadczenia, nie wiedzy naukowej, tylko doświadczenia pracy z ludźmi.
pana mają obrazy. Proszę porozmawiać z osobami, które opisują obraz tego, co przeżywają. Pan Jarek tu powie, jak obrazy powstają, że ma obraz, nie przeczucie. Przeczucie, proszę pana, to jest intuicja. To jest pomoc między świadomością a nieświadomością. Przeczuwamy, co jest. Nie, widzimy to dokładnie. Bardziej dojrzałe dusze mają obrazy. Te bardziej, powiedzmy, młode dusze, puchliwe, przecież my się inkarnujemy od kamienia, proszę pana, i cały czas idziemy w kosmos, w przestrzeń, idziemy, odrywamy się od ziemi. Tych inkarnacji mamy nie my jak 100 na ziemi i musimy przejść każdy etap, jak tą szkołę podstawową, średnią, wyższą przechodzimy i stajemy się bardziej i bardziej dojrzałe. No wiadomo, że przecież jak ktoś jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to nie ma tej wiedzy, co z piątej, nie będzie recytał pana Tadeusza albo o historii mówił, bo cóż to można porozmawiać. On jest na tym poziomie, co jest. Mamy prawo wyboru. Ludzie łączą się w różne związki, nieraz nie duchowe koniecznie, ale powiedzmy jakieś innego rodzaju odczucia, miłości, seksu. Tak, panie Mirku? Ja uważam, że śmierć jest naturalnym stanem, tak samo jak sen jest, proszę pana. Kiedy przychodzimy wieczorem, zasypiamy. Ja bym raczej państwu przetłumaczył to, co jest śmierć i życie. Życiem jest dzisiejszy dzień, tu jesteście, żyjecie aktywnie, jest to świadome przeżywanie. A w czasie snu jest to świat duchowy. I często nazywam nasze sny jako małą inkarnacją. W każdych snach i każdy ma sny o poprzednich wcieleniach, tylko nie każdy o nich pamięta. Bo to jest naturalną sprawą, że w czasie snu, przeżywając, my oczyszczamy się z tych niepotrzebnych rzeczy z poprzednich wcieleń na bazie doświadczeń ten. Także pan co chciał powiedzieć, że no ale co to natura? Natura nasza fizyczna tu potrzebuje tego życia i to, co nazywamy na Ziemi, to chyba pan nazywa naturą. Ja naturą nazywam wszechświat oczywiście. Kosmos naturą nazywam. Dla mnie Bóg jest kosmosem, naturą jest. Jak nazywam dla mnie, proszę nie traktować tego, że ja odstępuję jakiejkolwiek religii, tylko ja jako terapeuta jestem ponad religiami i dla mnie kościołem jest ziemia. Miłością religia jest szczęściem, zadowoleniem, miłością, światłem. Tym jest i tu prawa natury takie są, jakie są. Prawa boskie są, jakbyśmy to dalej nazwali. Prawo karne może pan tu mieć i prawo natury. Ja tak bym powiedział, że śmierć jest naturalnym procesem bycia człowieka tu, człowieka i życia jego tutaj. A my żyjemy tylko dla ciała nasze doświadcza tego, co dusza doświadcza. Pierwsze dusza doświadcza, a ciało dostaje na końcu w kość swoją. Proszę. Tak, to jest prawda, co pan powiedział. Wpinamy się pod inne wcielenia. Najczęściej wpinają się dusze słabe, z niskim poczuciem wartości, pewności siebie, bo nie mają swojego programu i mogą się wpinać w życie innych. Tak jak za życia naśladują innych, chcą być kim innym, bo nie są sobą, bo nie mają poczucia wiary w sobie. Dlatego tutaj to, co pan powiedział, ja bym powiedział, u mnie to nie istnieje. Żeby wpinali się w inne życie, dlatego że u mnie osoby przeżywają uczucie ja w tym czasie, a nie widzą obrazy, które chcą przekazać w postaci swojej imaginacji, umysłu, czy swoich potrzeb dowartościowania się, bo ja chcę być kimś. Ja bym panu wiele przykładów podał na ten temat, ale to, co pan powiedział, w innych wcieleniach byłem królem. Nie spotkałem króla. Chrystusów spotykałem, ale oni najczęściej z oddziału psychiatry.
psychiatry przychodzili do mnie, faraonów też, oni też przychodzili do mnie. Także ja spotykam, dokończę, ja spotykam dusze, które idą po kolei. Jak ktoś jest z pierwszej, drugiej klasy, to on nie mówi, że jest z piątej, bo będzie zaraz przez doświadczonego psychologa, terapeuty rozszyfrowany. I zaraz go posadzę, bo zaraz można zadać mu kilka pytań z tego, prawda? On może mówić mi, że jest faraonem był, księciem był. Nie mam takich. Mam zwykłych, prostych ludzi, którzy dzisiaj mogą być profesorami, politykami, ale w poprzednim wcieleniu tymi nie byli. Oni awansuje dusza, reinkarnuje się w jednym kierunku, nigdy do tyłu. I jeżeli ktoś ma wiarę wschodnich religii, buddyzmu nawet, że ktoś tam był mrówką albo może być zwierzęciem, nic z tego, to znowu wykorzystywanie naiwności i wiary ludzi, że można ich straszyć. No widzi pan, religie straszą, no i cóż, no to trzeba weryfikować sobie i dobrze, żeby każdy, no w jaki sposób to uświadomił sobie to, co mi ktoś wmawia, bo my na tym bazujemy. Ja odnoszę, dzisiaj dużo jest wiedzy na ten temat, można ją przesiać, jeszcze raz przejść, zrozumieć. Także inkarnacja idzie w jednym kierunku. I jeżeli ktoś by mi opisał, że był ważnym człowiekiem w poprzednim życiu, to kasuje to. To dla mnie, ja, no oczywiście są terapeuci, którzy utwierdzają tą osobę w przekonaniu tym, że on był kimś ważnym, a w tym życiu jest biedny, ofiarą jest i nie potrafi sobie poradzić. Jak w tamtym życiu radził sobie, to dzisiaj lepiej sobie poradzi, jak w szkole. Proszę pana, radził sobie w trzeciej klasie, dostał promocję do następnej klasy, to będzie w czwartej radził sobie. A może przesmyknął się, ale prawa boskie nie dopuszczają do takiej przemycenia się, że ktoś nie dawał sobie rady w pierwszej klasie i poszedł do drugiej klasy, bo kto przypuścił. Czyli My otrzymujemy promocję, skończyliśmy obecne życie i dostajemy promocję do następnej klasy, idziemy na wakacje. No ta promocja jest w postaci świadectwa, a wy tą promocję dostajecie, państwo, może wasza rodzina dostaje w postaci zgonu. Papierka takiego, to jest promocja, skończyłeś życie swoje, to jest akt zaliczenia twojego życia, akt zgonu. Nie był. To nie była pełna hipnoza, to była kobieta niedowartościowana. Proszę pana, ja znam mentalność sprzątaczek, one chcą kimś być, za komuny też byli, nawet sekretarzami partii sprzątaczki były, jak pan chce ambicje znać ich, one były sekretarzami oddziałowymi i nawet w komitetach siedzieli, bo oni dobrze mówili. Proszę pana, nie. Jak w tym życiu, przepraszam, nie poniżam sprzątaczki, ale jej droga ewolucji jest bardzo, bardzo, bardzo jeszcze daleka. Nawet, proszę pana, powiem panu, osoby, które młode dziewczyny skończyły tu szkołę w Polsce, bo łatwo w Polsce skończyć studia, szczególnie pedagogiczne, psychologiczne, a ja przyjmuję w Anglii, one bywają sprzątaczkami tam i opiekunkami. Pan legendy mówi o Nefertiti, bo to, wie pan, historia jest pisana tak, jak ktoś pisał ją. Jaka ona była, to nikt nie wie do końca. No ale proszę. To bywa i na naszej ziemi, że ludzie są degradowani, ale w świecie duchowym idzie do przodu. Zaraz dokończę. W świecie duchowym idziemy do przodu i awansujemy. Nie spadamy niżej. Czyli nie wracamy, nie możemy powtarzać to samo wcielenie. W innym miejscu, z innymi ludźmi powtórzyć to samo wcielenie i to samo mieć zadanie. Ale nie spotkałem w moich seansach, żeby księżniczka została, no powiedzmy, no sprzedawczynią albo tak dalej. Po prostu
nie wiem, co z nimi idą, czy oni idą, czy one przychodzą z innych galaktyk, bo tutaj my na Ziemi też dusze przychodzą z innych galaktyk, żeby doświadczać. Jakie? Skąd ta Nefertety pojawiła się na Ziemi, nie wiem, ale ona mogła raz się inkarnować, więcej nie pojawia się na Ziemi. Nie ma żadnych nagród, po prostu choroba, jest dusza, która chce doświadczyć chorobę i będzie chorowała w tym życiu. Przychodzi tu, żeby chorować, żeby wzmocnić poprzez cierpienie choroby. Cierpienie wzmacnia ego nasze. No i myślę, że to tak jest. Nie potrafię dalej powiedzieć. Także dusze upadłe, Pan mówi, one upadły za życia są. Nie trzeba po śmierci, żeby one upadały gdzieś, bo przepraszam, ale za życia my jesteśmy 90% duszą tu na Ziemi. My tylko 10% wynurzamy ze świata duchowego. My ciągle istniemy w świecie duchowym. Światem duchowym jest Ziemia i światem duchowym jest świat astralny i światem duchowym jest światło po drugiej stronie, gdzie idziemy do tego światła, do przestrzeni. I najczęściej my wybieramy sobie wcielenie lub opiekun nasz duchowy wybierać, pomaga nam wybrać za naszą zgodą. Mogą się dusze nie inkarnować bardzo długo, bo nie chcą postępu. Jak ktoś nie chce iść do szkoły czy kształcić się, nikt go tego nie zmusi, ale przyjdzie czas, że ona chce się inkarnować. Czyliż nasza Ziemia jest miejscem szkoły, to jest uniwersytet, to jest szkoła, zakład pracy, który przychodzimy tutaj, pracujemy, doświadczamy w ciele fizycznym, ubieramy to ciało jako skafander, taki skafander, jak można by było kosmitę zobaczyć, ten kosmonauta w skafandrze, albo hutnika, który ubiera tu swój skafander, a później, kiedy już kończy pracę, zrzuca skafander, ojej, jak się lekko czuję, bo zrzucił cały ciężar siebie. I takie uczucie mamy po śmierci, że ta dusza, że to ciało takie ciężkie było za życia, bolało, cierpiało, jak ten skafander uwierał nas, a po śmierci, po tym, kiedy rzucamy ten skafander jak ciało i co z nim możemy zrobić? Zakopać do ziemi, do grobu go zakopa, a może spalić.